Dzień dobry Państwu. Najważniejsze jest oczywiście to, że Polskie Towarzystwo Kardiologiczne wdraża wytyczne. Cztery nowe wytyczne europejskiego, jak i też Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. One są omawiane bardzo szczegółowo i takimi praktycznymi spojrzeniami polskich naukowców, a zatem to, co się uda i powinno robić w Polsce każdego dnia, w każdym szpitalu, w każdej poradni. To bardzo ważne, że te wytyczne mówią o naszej praktyce takiej klinicznej, nie o teoriach gdzieś, tylko właśnie to, co dzisiaj, jutro, pojutrze, w poniedziałek zrobimy wszyscy. Druga rzecz to nauka. Widzę dużo młodych ludzi, którzy piszą znakomite prace. Jest sesja plakatowa. To budzi naprawdę największy podziw, że znajdujecie Państwo czas na to, żeby napisać parę linii, obliczyć statystykę, wcześniej zaprojektować badanie, potem go zrobić, a potem jeszcze na końcu opisać i wysłać do nas, do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. To bardzo ważne, bo jakbyśmy się okazali, że jesteśmy ostatnimi w linii pracujących naukowców, byłoby nam pewnie przykro. No i trzecia rzecz to jest takie spojrzenie na całą kardiologię. Oczywiście przez pryzmat ostatnich rzeczy, z ostatniego roku, ale też taki pryzmat modyfikowany naszą praktyką kliniczną i możliwościami, które mamy w kraju, bo nie żyjemy w próżni, jak wydajemy na coś, to nie wydamy tych pieniędzy na nic.